Dzień dobry w moim studiu dwaj wyjątkowi panowie, pan Grzegorz Dębski, wicedyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i drugiego stopnia imienia Karola Szymanowskiego w Płocku. Dzień dobry. I pan Jose Szafer, e, który jest pedag pedagogiem Szkole Muzycznej w Ontinient. Good morning, dzień dobry. Pan Jose jest z Hiszpanii i właśnie o Hiszpanii będzie nasza dzisiejsza rozmowa, między innymi o Hiszpanii. W najbliższy piątek, 4 października, odbędzie się wyjątkowy koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki. Na czym polega jego wyjątkowość? Już właśnie w najbliższy piątek odbędzie się w naszej szkole wyjątkowe wydarzenie, gdyż Międzynarodowy Dzień muzyki. muzyki jest świetną okazją, żeby świętować muzykę jako jedną ze sztuk, moim zdaniem oczywiście nie jestem obiektywny, ale najhispanialszą, w międzynarodowym wydaniu, gdyż w naszej szkole realizowany jest program Erasmus, w ramach którego gościmy 16 uczniów zaprzyjaźnionej szkoły w Hiszpanii, razem z trzema nauczycielami. I głównym celem tego projektu było zmiksowanie. Naszych uczniów oraz uczniów z Hiszpanii, i połączenie ich w jedną orkiestrę, orkiestrę tę, która z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki wykona wspólny koncert, prezentując utwory zarówno polskie, jak i hiszpańskie. Mhm. Na czym ta wyjątkowość e, polega z perspektywy pana e, Jose? Ja, e... it's very unique and also we are uh, really excited because uh, it's the first time that we we travel inside the erasmus plus program and uh, for uh, all the staff teachers or uh, music school and for all of the students it's a very uh, special occasion to to visit fantastic country like, like Poland and have the chance to, to take part in international project uh, playing uh, music is, or passion and uh, can uh, meet friends meet uh, another culture and uh, have the, the chance to perform uh, fantastic music together. Ale zanim koncert to przed uczniami jeszcze integracja co w tej kwestii zaplanowano? Tak. Celem projektu jest nie tylko wspólne wykonywanie muzyki, ale również poznanie się uczniów obu krajów. Wczoraj nasi goście z Hiszpanii zwiedzali Płock. Mieli zaplanowaną wycieczkę z przewodnikiem, także odwiedzili nasze muzeum, Stare Miasto. Wysłuchali Hejnału, bo to nie wiem, czy Państwo wiecia, wiecie, dla wielu obcokrajowców, właśnie taka tradycja grania Hejnału wieży jest w ogóle bardzo zaskakująca, co nas bardzo cieszy, że mamy coś wyjątkowego na skalę świata. Dodatkowo, właśnie dzisiaj w Szkole Muzycznej odbędzie się Dzień Hiszpański, gdzie dzieci z klas młodszych przygotowały różne specjalne jakby można to powiedzieć przystanki w swoich klasach i nasi goście, uczniowie z Hiszpanii będą podzielili na grupy, będą odwiedzać poszczególne klasy i uczyć się naszych tradycji, naszych piosenek, będą mieli lekcje polskiego, oczywiście też w ramach nauczenia kilku słów po polsku, nauczą nasze dzieci kilku słów po hiszpańsku, porozmawiają o, na przykład o obchodzeniu Wielkanocy czy Bożego Narodzenia, yy, zaplanowana jest też wizyta piłkarzy z Wisły, Płock, yy, hiszpańskiego pochodzenia, bo też kilku gra w naszym klubie, także to będzie taki międzynarodowy, Dzień w naszej szkole hiszpańskiej, gdzie poznamy naprawdę tradycje, kulturę i poznają siebie nawzajem. Dodatkowo, oczywiście, żeby zagrać ten koncert, y, młodzież ma ze sobą próby. Całe popołudnia y, siedzimy i próbujemy w, w sekcjach instrumentalnych oraz y, y, w, większym, w większych składach, tak żeby jak najlepiej ten koncert zabrzmiał. To też jest ważne, że te, wtedy młodzież poznaje się podczas grania. To tak? y, y, obcowanie z muzyką. Y, te, nawet takie podpowiadanie sobie w innym języku, nawet z Jose wczoraj rozmawiałem, że dla nich jest to o tyle trudne, że jedni mówią po hiszpańsku, drudzy po polsku, a muszą znaleźć się w, powiedzmy w tym najbardziej popularnym języku angielskim, więc to jest również dla nich wyzwanie. No i na przykład na jutro zaplanowaliśmy już integrację samej orkiestry po próbie, gdzie w naszej szkole muzycznej odbędzie się gra terenowa, gdzie pomieszamy ich w grupy właśnie naszych uczniów grających w orkiestrze z, z hiszpanami grających w orkiestrze i będą mieli różne zagadki w naszej szkole do... Rozwiązania, także też poznają troszkę na, naszego budynku i naszego systemu edukacji, bo to już jest również celem tego projektu. No, taka integracja na pewno pomoże im też zgrać się podczas samego koncertu. Tak, to już po dwóch próbach mogę powiedzieć, że widzę tą niesamowitą jedność i w rozumieniu muzyki, że pewne uwagi interpretacyjne, takie już fachowe, dotyczące muzyki polskiej czy muzyki hiszpańskiej, które daje mój kolega z Hiszpanii. Y już widać, że oni bardzo szybko łapią, łapią ten międzynarodowy język muzyki, także że rozumieją, że pewne rzeczy w danej muzyce trzeba wykonać w dany sposób, niż na przykład inaczej w muzyce polskiej i na odwrót. Że to jest naprawdę pięknie, to ta, ta obserwowanie tego całego procesu. Z mojej perspektywy, nauczyciela, dyrygenta czy nauczycieli, którzy biorą udział w projekcie, widzimy, komentujemy i widzimy po prostu ten cały proces i jak to cudownie działa. To jest naprawdę wyjątkowe. I to jest kolejny dowód na to, że muzyka łączy ludzi. Dokładnie, muzyka łączy, nie dzieli. <laughs> A jak nasi Hiszpańscy goście zareagowali na Płock? co o nim sądzą? Mam have some advantage from this because it's not my first visit. If I I am right, it's my third time. here in the city i i was my first time with my uh, very very good friend this is my my police brother uh, slavo Chihor who is uh, the uh, teacher trumpet teacher in a uh, university in wich and I was uh, visiting like like tourists in the city but also last may we we uh, came here to visit the the, the music school and uh, and have some time to visit the city and we were uh, enjoying the 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 downtown and all the the riverside was fantastic view and and immediately uh, decide to this is the the one of the best cities for uh, for travel with the students because it was a uh, beautiful with like like medieval uh, city and this all this area very very we can we can walk in with with safe and was fantastic. Yeah, the, the, we need we need uh, some time because we uh, are today's Today is the third day, and we, we need some time for talk because for us it's also very important the feeling about the students. Uh, yesterday we were talking uh, to the to the music school, and one of them uh, asked why uh, we only can stay here one week. And, and we have to ask about uh, all thing because uh, because the feeling and the opinion are very very important for for us for the future because we we expect to travel more times with different teacher of course because every time it's it's hard to the same people traveling and and, and more people uh, want to be involved. But, uh, they they are happy when we have good good ambiance in, in the group and they are very integrated and it's fantastic. Uh, repertuar koncertu piątkowego um, fuzja żywiołów słowiańska dusza i iberyjski temperament jak już uh, sam ten tytuł nam mówi um, no właśnie jest różnorodny jakim kluczem dobieraliście ten repertuar? W in the kiedy the o moment I remember that my my first idea was uh, come here with some brass students because I am I am a brass player. But uh, we were we were talking about the, the best option uh, could be build uh, big orchestra mixing all the students. And Then when uh, once we decide to to organize uh, the concert with big orchestra. Uh, immediately, we we feel that we have to to prepare two different uh, parts of the, uh, with the concert. One part with Spanish music and other with Polish music because it's it's uh, is the highway to to connect or the the two different uh, countries and the different cultures because we have the 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 music. It's universal. It's over the world. But uh, every, every country, every region have very, very specific styles. And uh, we try to bring some music that uh, can show the, the spirit about uh, the Spanish music, but selected some pieces composed by, by, uh, by people from uh, our town or region and uh, who represent the folklore also that we have in in our in our region because it's very particular because we we have big connection with the with the Moors with the Arabs and we have the folklore is because the Arabs w were living eight centuries in 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 Spain and we have uh, w we we have big influence from from them and we have uh, we represent every year uh, the the this fo the folklore party is like that is the represent the, the fight between the Arabs and Christians and we bring some of this kind of music it's because it could be interesting for for the, the Polish uh, players for know this this style and this atmosphere. Weem że orchestra zagra pod batutą dwóch dyrygentów czy to też jest takie symboliczne połączenie tych dwóch krajów? Yeah, was very. Uh, Natural process because uh, one of the my colleagues who travel with us is also wind band conductor, and and we we decide to to organize the concert with the two conductors because it's it's one good way to to sh to uh, to teach or to show the the character the the characteristic about the music. Uh, from Spain and from Poland, because because Gregor can teach and can help to understand our students the the style of the Polish music and and all the details, and also my my colleague Jose Antonio. Can uh, can teach and can work with the Polish students about the, the Spanish music and and this is this is very ed educational project and it, it's we are working for the students and for the love of the music. To informacje: co, gdzie, kiedy, o której godzinie i czy są bilety. Tak, serdecznie zapraszamy już w piątek, 4 października, w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Płocku o godzinie 19.00 odbędzie się ten koncert Fuzja Żywiołów. Będzie to naprawdę połączenie dwóch bardzo charakterystycznych żywiołów, czyli tej słowiańskiej, lirycznej, sentymentalnej duszy oraz tego iberyjskiego, ognistego temperamentu. Wstęp na koncert jest wolny naprawdę wszyscy jesteście państwo zaproszeni. Nie e, ma wejściówek. Żadnych. Nie ma żadnych wejściówek. Nasza sala na pewno pomieści wszystkich chętnych, a e, serdecznie zapraszamy, bo naprawdę to jest pierwsza taka okazja w, w historii naszej szkoły muzycznej oraz w historii szkoły muzycznej z Hiszpanii, z jointment, że e, uczniowie Obu krajów grają razem, grają charakterystyczną muzykę dla danych krajów, i zobaczenie tego procesu, tej kreacji muzyki na żywo, będzie na pewno wyjątkowym wydarzeniem. Na który zapraszam serdecznie. Ja również oczywiście przyłączam się do tego zaproszenia, bo jak wynika z naszej rozmowy, muzyka nie tylko łączy pokolenia, ale i łączy inne kraje, Dokładnie. nawet cały świat. Także zapraszamy serdecznie, panom bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu i za rozmowę. Moimi gośćmi byli Grzegorz Dębski i Jose Szafer. Dziękuję, do widzenia. Tak,